Szczęść Boże, coś Wam powiem. My zadajemy za dużo pytań, a za mało słuchamy i zbyt pobieżnie oglądamy nasze otoczenie. Czy Królestwo Boże przyjdzie? Zapewne. Kiedy? Może jutro, może za 100 lat. To niczego nie zmienia, jeśli my się nie zmienimy. Wczoraj zrobiłem sobie dzień skupienia w drodze, bo jadąc do rodziców i w drodze powrotnej słuchałem konferencji, które otworzyły mi oczy na rzeczy, które mam na wyciągnięcie ręki, a ja szukałem ich gdzieś w ukryciu. Tak samo jest z Królestwem. Ono nie stanie się naszym udziałem, dopóki będziemy doszukiwać się jakiegoś spektaklu na niebie i na ziemi. Jego centrum jest w nas. To może wydawać się wielkim zaskoczeniem dla wielu. Choć Jezus mówi o jakimś poruszeniu w świecie, to ono ma nas tylko przygotować na spotkanie z Nim. Będzie to powrót przyjaciela do swoich bliskich. Choć trzeba powiedzieć, że w naszym kraju coraz więcej ludzi rezygnuje z tej przyjaźni, a ci, co są, mają bliżej do tego spotkania, bo są wiekowi. Niespodziewane przyjście tego dnia ma swoje uzasadnienie, żebyśmy nie przestali działać. Jeśli usiądziemy bezczynnie i będziemy oczekiwać powrotu Syna Bożego, to co z tego dobrego wyniknie? Opanuje nas lenistwo. A skoro lenistwo, to i znudzenie, a później złość, gniew. Może i będzie też zazdrość, bo ktoś się nie przykładał do żyć swojego życia, a także wejdzie do radości. Sami widzimy, że bezczynność nie służy niczemu dobremu. Jeśli jednak zastanawiasz się, co masz zrobić, to powiem Ci jedno. Żyj. Ciesz się życiem. Kochaj, działaj, upadaj i powstawaj. Rób to, co umiesz najlepiej, a jak Ci nie wyjdzie, to zacznij jeszcze raz. Każdy czas jest dobry na reset. Czas Królestwa Bożego będzie dotyczył całego świata, ale przede wszystkim będzie dotyczył naszego małego mikrokosmosu, który jest w naszych sercach. To tam należy się udać w poszukiwaniu Królestwa. To w naszym wnętrzu jest niebo, gdzie możemy odnaleźć Jezusa. Wątpisz, bo wiesz, że tam jest bałagan, że tam jest grzech, że tam nie ma niczego doskonałego? No i świetnie. Jezus lubi ekstremalne warunki, a wszelkie niewygody są Mu znane. Z tym wiąże się jednak pewna praca, bo jeśli chcemy Jezusa doświadczyć jako miłosiernego sędziego, musimy uczynić Go wpierw przyjacielem i uczestnikiem naszego życia. Po prostu wziąć Go w to wszystko, co robię i pokazać z każdej strony. Nie ma co udawać, że jesteśmy pobożni, kiedy udaje nam się zachować przykazania, czyli nie wykroczyć poza przepisy, a nie potrafimy uczynić nic więcej. Święty Bernard w adwentowym kazaniu mówił o trzech przyjściach Jezusa. Pierwszym było wcielenie, ostatnim będzie, kiedy przyjdzie jako sędzia. Ale to pośrednie wydaje się być najważniejsze, bo ono jest tu i teraz w sercu każdego z nas. I na tym powinniśmy się skupić. Zapewne jakbyśmy wiedzieli, kiedy i gdzie to wszystko się wydarzy, byłoby nam łatwiej. Niestety nie zgodzę się z tym, bo żylibyśmy tylko jakimiś wyobrażeniami i naszym scenariuszem. A wszelkie odstępstwa od tego, co sobie wymyśliliśmy, byłoby dla nas źródłem niezadowolenia. Nie mamy szukać niczego po omacku i ganiać za cieniem. Życie wiarą to nie jest zabawa w ciuciu babkę. Po prostu bez przyjęcia Syna Człowieczego, a także bez odrzucenia, męki, śmierci i zmartwychwstania nie ma i nie będzie Królestwa Bożego. To wszystko dzieje się non-stop. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.